Cześć, Snowboard Spiders! Cześć kochani, siemaneczko, witamy was już w takim świątecznym klimacie, specjalnie dla was ubraliśmy już choinkę, chociaż to jest początek grudnia, zawsze ubieram trochę później. Ale dzisiaj tworzymy sobie paczkę. Jak wam zapowiadaliśmy ostatnio, na naszym kanale było 2,5 tysiąca osobów, więc w podziękowaniu dla was organizujemy konkurs. Konkurs razem z panią, która prowadzi na Facebooku stronę Kingdom of Wildlife. I tutaj właśnie mamy od niej paczkę. Paczka dotarła do nas w czwartek. Będziemy sobie ją otwierać. Tak, tak. Już nie mogliśmy doczekać, bo ta pani wykonuje tak piękne rękodzieło. Pani Angelika jako pasjonatka dzikiej przyrody wykonuje kubki, breloczki, notesy, także koszulki, a nawet obrazy, gdzie bardzo spodobał mi się taki obraz, na którym siedział kot. Miał oczy takie z taką farbą fosforyzującą, że po zgaszeniu światła te oczy dalej się świeciły, tak jak prawdziwy kot w ciemności świeci oczami. I właśnie to wszystko znajdziecie na stronie pani Angeliki. Okay. A tutaj mamy już pakuneczek. Wkazuję go w twoje ręce. Zapakowany już dobrze, bo widzicie, jest dużo takich kartonów przyciętych. Takich wypełniaczy właśnie. Fajne, szczerne wypełnienie. Jestem mega ciekawa, jak te kubki wyglądają. Ja wezmę nóż, bo Łukasz się dzisiaj już skaleczył. Co nas skaleczył? Teraz czas na mnie. Ciekawe, jak to wygląda, bo kurczę, jestem mega ciekawa. Tu właśnie mamy dwa kubki. Jeden jest dla nas, a drugi jest dla Jakuba, który jest naszym moderatorem. Od pierwszego streama z nami działa. Działa też na naszej grupie, więc mamy coś dla niego. A ten kubaczek udało się zakupić w sumie dzięki wam, dzięki waszej pomocy, bo zbieraliśmy kiedyś na niego właśnie na live. Chyba jeszcze w czerwcu zbieraliśmy właśnie na prezent dla moderatora. Tak. Miało to być coś innego, bo my miało być to terarium. Ale, terarium. Ale ze względu na to, że Jakub skończył przygodę z ptasznikami i stawił sobie tylko dwa węże, to stwierdziliśmy, że terarium nie ma sensu. Więc odwołaliśmy terarium i szukaliśmy pomysłu, jak właśnie można było w fajny sposób podziękować. Jak fajny sposób podziękować właśnie Jakubowi. I któregoś dnia tak się przepisaliśmy i powiedział, że on bardzo lubi kubki. Tak, to dla niego to jest właśnie fajny prezent. O kurde. Ale czad. W internecie na zdjęciach to w ogóle to nie wygląda tak jak tutaj. Tylko... No jestem pod wrażeniem, naprawdę to świetnie wygląda. I te oczka za tym... Nie, jakby siedział, naprawdę jakby on siedział. Właśnie pani Angelika napisała, że ona robi te kubki tak, żeby zwierzę nie było częścią kubka. Że na przykład... No wiecie o co chodzi, bo dużo jest takich kubków. Tylko właśnie, że na przykład pająk albo jakiś, nie wiem, gekon siedzi sobie na, tak właśnie, jakie. Ale super. Może być to bliższe się roślina na przykład. Aha. Przepięknie. A na naszym kubku siedzi, jak widzicie, karibena wersji kolor. I to jest pierwsza karibena, którą właśnie wykonała pani Angelika. Było to na nasze zamówienie, bo jak widzicie, w naszym logo jest właśnie karibena. Z tego względu właśnie, że karibena była w sumie pierwszym ptasikiem Weroniki. Tak, pierwszym ptasikiem właśnie kupiliśmy. No coś wspaniałego, naprawdę. To teraz przejdźmy jeszcze do drugiego kubka. Ja nie jestem fanką takich kubków ze zwierzętami, ale naprawdę te to jest super, coś wspaniałego. Tak mam postawię, żebyście widzieli. Teraz przejdźmy do drugiego kubka, który jest dla Jakuba. Z dedykacją od nas wszystkich. I ten kubek miał być z jego właśnie jednym wężem, z jego pytonem sławnym ze streamów. No, powiem ci, że jest cudo, naprawdę. I też jest na tym właśnie dla Jakuba od Warsaw Spiders. No naprawdę. Daj pomagać. Wydaje mi się, że się Kubie na to spodoba. Jejku, piękny, nie? I tutaj ten pyton. Jest naprawdę super. Naprawdę taki jak ze zdjęcia. Te oczka. Te kolory. Jakub będzie mógł sobie w nim pić na przykład na streamach. Aha, no. Mamy nadzieję, Kuba, że się ucieszysz, bo my to nagrywamy w niedzielę. Paczka do ciebie wychodzi jutro, będziemy ją dzisiaj pakować. Z samego rana wyjedzie. A filmik mamy na zamiar wpuścić na wtorek, w momencie, kiedy ty już powinieneś to mieć. Więc mamy nadzieję, że ci się podoba. Ale to nie wszystko.
bo jeszcze wspólnie z Kingdom of Wildlife zaplanowaliśmy dla Was konkurs, w którym do wygrania będzie właśnie jeden kubek. Oczywiście żaden z tych kubek sobie będziecie mogli zaprojektować sami. Macie podesłać tutaj zdjęcie do Angeliki, która Wam zrobi taki z takim zwierzątkiem, które Wy chcecie. Znaczy niekoniecznie ze zwierzątkiem, bo też mogą być rośliny. A też nie muszą to być zwierzęta terenskie, że mogą dodać jakieś koty. Jest kot, właśnie. A nawet myślę, że z jakimś kominkiem, czy z jakimś zwierzeniem bym sobie dała radę. Albo z rybką. Jasne. Z takim skalarem, który fajnie wyglądała. No. Nawet widziałam, że był jeden kubek z nowiszką. Też był piękny. Wszystko zależy od Waszej wyobraźni. Z tym, że konkurs ten będzie trwał bardzo krótko. Ponieważ będzie trwał tylko do 15. Tak, a 15 to jest niedziela, więc macie tam około 5 dni już w niedzielę albo w poniedziałek 16. Jeszcze zobaczymy, jeszcze to musimy dogadać z panią Angeliką. Będziemy już wybierać osobę, która wygra. Można z tym zrobimy do losowania. Mhm. I fajnie by było, żeby ta osoba, która wygra, podesłała im właśnie zdjęcie ze swoim zwierzątkiem, z którym by chciała mieć kubek. I najlepiej by właśnie ta osoba, żebyście byli wszyscy na streamie, którzy bierzecie udział, żeby nie było jakieś opóźnienia, myślę, że nawet wylosują sobie w niedzielę, ale dopiero w poniedziałek to się odezwie, żeby Angelika mogła sobie to przygotować na poniedziałek, żeby to czym prędzej można było wykonać. Bo też wiecie, jak działa poczta czy kurier przed świętami, jednak tych paczek jest więcej. No, no. Możecie sprezentować też taki kubek jakiejś bliskiej osobie, niekoniecznie. Na przykład babci dziadkowie, którzy na przykład mieli jakiegoś psa lub kota, to mówię teraz tęsknią, bo tak. Już go z nimi nie ma. Może być to fajny prezent. Pod choinkę, więc właśnie dlatego ten konkurs jest tak szybko, bo chcieliśmy, żeby to mogło służyć jako świąteczny prezent. Ale żeby wziąć udział w konkursie, wchodzimy na Facebooka, lajkujemy stronę Kingdom of Wildlife, lajkujemy naszą stronę. Dodatkowo na naszym Facebooku będzie post konkursowy. Pod tym postem musicie wpisać w komentarzu swój nick z YouTube. Dodatkowo musicie właśnie wpisać, dla jakiego zwierzaka chcielibyście ten kubek? W sensie, jakiego zwierzaka byście tam widzieli na nim? Tak, za to będą dodatkowe punkty. A dodatkowo musicie udostępnić, żeby zwiększyć zasięg konkursu. I na koniec subskrypcja naszego kanału. Tak. I właśnie po to nic z YouTube, żebyśmy mogli to zweryfikować, bo nie ma oszukiwania w tym konkursie. Oprócz tych kubków szykujemy jeszcze prezenty dla innych osób, ale o tym może w następnym filmie Wam opowiemy. A tymczasem bierzcie udział w konkursie. Czas jest naprawdę mało. A warto, bo kubki są tak piękne, że po prostu... Więc powodzenia wszystkim. Zostawcie łapkę, komentarz i widzimy Cię w następnym materiale. Na razie. Pa, pa.